Witam Państwa w programie Zielona Polska 2012. Mówimy w nim o ekologii i życiu zgodnym z naturą. Dziś garść informacji o tym, co jeść i jak zadbać o siebie, gdy prowadzimy aktywny tryb życia. Zaczynamy nasz program od swoistego podsumowania. Jaka jest różnica między zdrową żywnością a ekologiczną? To podstawowa sprawa dla właściwego zrozumienia tego, o czym mówimy w Zielonej Polsce. Posłuchajmy. Pojęcie żywności ekologicznej jest często kojarzone z pojęciem zdrowa żywność. Jednak ten drugi termin nie ma swojej definicji, jest bliżej nieokreślony. A żywność ekologiczna to żywność z rolnictwa ekologicznego, która jest wytwarzana, przetwarzana i znakowana według przepisów prawnych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Wszystkie etapy produkcji na polu, w oborze, w przetwórni, w transporcie, w znakowaniu są objęte obowiązkiem kontroli. Aby móc znakować produkty z powołaniem na produkcję ekologiczną, konieczny jest certyfikat. Jest to przepustka na rynek produktów rolnictwa ekologicznego. O certyfikat zgodności z wymogami produkcji ekologicznej może ubiegać się każdy producent, każdy rolnik, każdy przetwórca, kto jednak decyduje się na spełnienie wymogów. W produkcji rolnej nie wolno stosować środków agrochemicznych, nie wolno stosować organizmów modyfikowanych genetycznie. Konieczne jest zapewnienie dobrostanu i dobrych warunków bytowych zwierzętom. Konieczna jest ochrona bioróżnorodności. To wszystko podlega kontroli. W przetwórstwie niedozwolone jest stosowanie konserwantów chemicznych i innych barwników, innych niedozwolonych środków. Jesteśmy w sklepie z żywnością ekologiczną, jednym z 60 w Warszawie, jednym z największych, w którym asortyment produktów ekologicznych wynosi ponad 4000. Produkty ekologiczne są dla ułatwienia klientom, oprócz oznakowania bezpośrednio na etykiecie produktu, dla ułatwienia są oznakowane zielonymi etykietami. Tu, gdzie cena jest na zielonej etykiecie, mamy pewność, że produkt jest ekologiczny. Etykiety żółte oznaczają produkty bezglutenowe, specjalne, dla wegan, dla wegetarian, ale nie certyfikowane ekologicznie. Produkt ekologiczny musi być certyfikowany. W sklepie znajdują się także produkty oznaczone kolorem czerwonym, w przypadku produktów np. o krótkim okresie trwałości czy promocyjnych. Podczas wysiłku fizycznego dieta jest bardzo ważna. Organizm potrzebuje więcej kalorii, więcej minerałów i witamin. Ale co zrobić, żeby tak jeść podczas tego wysiłku fizycznego, by nie utyć? Posłuchajmy. W naszym asortymencie jest wiele gatunków kasz. Poprzez kasze gryczane, jęczmienne, pszenne, żytnie, jaglane, jak i wiele gatunków i odmian płatków zbożowych. Poprzez owsiane, pszenne, żytnie, kukurydziane, grochowe, ryżowe, jak również wiele innych kombinacji mieszankowych tychże kasz, płatków, co doprowadza do produkcji musli z dodatkiem bakalii i innych składników. Produkty te, które wyprodukowała natura, po niewielkiej ingerencji technologicznej trafiają do Państwa i zachowują wszelkie składniki, które zostały zgromadzone przez przyrodę. Z rozmysłem nie wchodzimy w ekstruzję, w tego typu głębokie przetwórstwo surowca zbóż, gdyż każda ingerencja technologiczna głębiej powoduje, że na końcu otrzymujemy zupełnie inne produkty, nie mające nic wspólnego z wsadem początkowym. U nas jedynym sposobem konserwacji jest temperatura i wilgotność. Produkty zbożowe, które produkujemy i znajdują się w naszym asortymencie, od tysięcy lat są konsumowane przez nację słowiańską, gdyż zawierają wiele korzystnych składników pokarmowych. Wpływają na dietę, na linię, na strawność i na zdrowotność. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest spożywanie prawidłowej jakości produktów, czy też produktów najwyższej jakości, i coraz łatwiej dają się przekonać na spróbowanie nowości. Przede wszystkim główny problem polskich konsumentów polega na tym, że obawiają się smaku czy też zapachu produktów z mleka koziego dopiero przy okazji jakiejś degustacji lub gdy mają taką możliwość, powiedzmy, w sieciach handlowych czy też u jakichś znajomych spróbowania, przekonują się, że te produkty są równowartościowe, a tak naprawdę walory smakowe czasem są znacznie wyższe niż walory produktów z mleka krowiego. Samo mleko
mleko kozie jest składem najbardziej zbliżone do mleka kobiecego, dlatego w krajach Europy Zachodniej ze względu na dużą ilość witamin i aminokwasów jest ono powszechnie stosowane w diecie każdego człowieka. W Polsce produkty z mleka koziego cały czas uchodzą za produkty niszowe czy też produkty ekskluzywne, skierowane szczególnie do takich grup konsumentów jak dzieci, osoby starsze, osoby z problemami żołądkowymi, osoby z nietolerancją białka krowiego, czyli z popularną skazą białkową, czy też osoby prowadzące zdrowy tryb życia. Produkty z mleka koziego dzięki zawartości wszystkich substancji odżywczych, a także dzięki budowie cząsteczek tłuszczu, które są homogeniczne i mniejsze od cząsteczek tłuszczu zawartych w mleku krowim, są łatwiej przyswajalne przez konsumentów. Warzywa zamrożone indywidualnie, nie jest to zamrożenie w postaci bloków, tylko indywidualnie zamrożone warzywa. Technologia, którą u nas stosujemy, polega na, oczywiście na przyjęciu surowca, na inspekcji, na umyciu go, zblanszowaniu, jeżeli chodzi o warzywa, i następnie zamrożeniu. Po zamrożeniu towar jest pakowany albo w indywidualne opakowanie, lub w opakowania zbiorcze. Produkty zamrażane podlegają tylko myciu, niektóre jeszcze dodatkowo blanszowaniu i są zamrażane. W związku z czym takie procesy technologiczne pozwalają na zachowanie właściwie wartości odżywczych zupełnie identycznych jak surowce. Oczywiście, że jakiś jest ubytek witaminy z grupy C czy witaminy A, jednak porównując mrożone produkty do świeżych owoców czy warzyw przechowywanych długo w warunkach domowych czy gdzieś w jakichś specjalnie przystosowanych nawet magazynach, te ubytki witamin są jeszcze wyższe. Tradycyjne dania i produkty, które serwowały na stołach nasze babcie, odpowiednio przetworzone, też mogą znakomicie sprawdzić się jako element diety w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego. Oczywiście możemy je spożywać także bez sportowej okazji. W medycynie ludowej żurawina stosowana była na układ moczowy. Czarny bez w medycynie ludowej wymieniany jest jako środek napotny, i to zarówno czy kwiat czarnego bzu, czy już owoc czarnego bzu. Aronia stosowana na nadciśnienie, także no, wymienić można tutaj całą apteczkę w tych wszystkich przetworach. Grzyby oprócz walorów smakowo-zapachowych również zawierają witaminy i środki mineralne. Nie jest to może zbyt duże ilości, ale wymienić trzeba i można. Mamy sporo produktów, które są zaczerpnięte z receptur bardzo starych, przez nasze babcie podawane, przekazywane z ust do ust. Są to produkty typu rarytasy grzybowe, grzyby marynowane ze specjalną recepturą zalewy, przetwory zapomniane posiadające kilkanaście różnych produktów z takich owoców jak dereń, jak mirabelka, produktów zapomnianych. Oprócz tego wprowadzamy na rynek grzyby mrożone dla potrzeb gastronomii. Otrzymaliśmy na produkcję tych przetworów certyfikat z jednostki Ekogwarancja z Lublina, a spełniliśmy wymogi i procedury, które ciążą na firmach produkujących wyroby zaliczane do ekologicznych, a mianowicie wszystko jest produkowane z surowców ekologicznie czystych, posiadających certyfikaty, atesty, jak również runo leśne, które pozyskujemy z naszego regionu, spełnia wszystkie wymogi, czyli pozyskiwane jest z lasów, na których przez minimum 3 lata nie były stosowane środki ochrony roślin. Żeby jajko było ekologiczne, musimy wypuścić kurę na wolny wybieg. Jaje ekologiczne może pochodzić tylko z czystych rejonów, z certyfikowanych gospodarstw. Czyli kury muszą mieć dostęp do trawy, do wolnego wybiegu, znajdować się w naturalnych warunkach i przebywać na naturalnych pastwiskach. Mogą być karmione tylko karmami pochodzącymi z naturalnych składników, które wszystkie posiadają certyfikaty ekologiczne i są w sposób naturalny produkowane. A jak przyrządzić smaczne i zdrowe danie tak, żeby nie straciło najważniejszych składników odżywczych i nie było zbyt tuczące? Wiedzą o tym specjaliści z restauracji Jeff's w Katowicach. Jak jedząc dbać o linię? Dla aktywnych amerykańska kuchnia też znajdzie coś dobrego.
Na początek możemy polecić świeże sałaty ze świeżych warzyw, robione tylko na bazie jogurtów naturalnych oraz z wołowiną świeżą, niemrożoną, która jest znacznie lepsza niż wieprzowina i zdrowsza i bardzo popularna w Ameryce. Mamy też owoce morza, które są coraz bardziej popularne w Polsce. Są to mule, które podajemy ze świeżymi ziołami, z sokiem z cytryny, zawierają dużo białka i są wyśmienitym daniem dla osób aktywnych. Te dania możemy polecić z czystym sercem dla wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia. Jaka powinna być odzież służąca nam do aktywnego wypoczynku? Podczas ćwiczeń sportowych czy rekreacji fizycznej nasza skóra musi dobrze oddychać, a jest to ważne szczególnie dlatego, że wtedy pocimy się znacznie bardziej. Spójrzmy, jakich nowoczesnych technologii używa się przy produkcji odzieży sportowej. Super Rubax, Thermo Rubax, materiały oddychające, materiały ze srebrną nitką, niwelujące pot. To wszystko daje ogromne możliwości. Składam raptem z 8 rzeczy taką wyprawkę dla kajakarza i można powiedzieć tak mało. Tak mało, a to wystarcza, by zawodnik miał ciuchy na cały rok. Szybko wysychają, a co najważniejsze, jest wielki komfort w uprawianiu sportu. Spływy kajakowe to sport dla każdego, dla najmłodszych, dla dzieci z przedszkola i dla dorosłych, dla tych, którzy już myślą, że wszystko poza nimi. Nie, sport ten można uprawiać w każdym wieku i można się cieszyć, że jest się z przyrodą i ze znajomymi. Poza tym, że organizujemy spływy na warcie w samym Poznaniu, w całej Polsce organizujemy kompleksowo spływy i również prowadzimy kurs eskimoski. Po posiłku ważny jest właściwy relaks, taki, który pozwoli na odpowiednie przyswojenie przez nasz organizm substancji odżywczych. Przyjrzyjmy się najnowszym urządzeniom wspomagającym m.in. procesy trawienne i służącym rekreacji. To oczywiście na razie luksusy, na które mało kogo stać na co dzień, ale od czasu do czasu w jakimś sympatycznym sanatorium lub spa można spróbować. Za nami urządzenia VacuActive, światowego lidera w produkcji urządzeń odchudzających. Urządzenia cechują się tym, iż na wyposażeniu mają podczerwień infrared, która jest stosowana w saunach infrared, podciśnienie od 0 do minus 30 mBar, jonizację powietrza, aromoterapię i koloroterapię. Plus tego urządzenia jest taki, iż klient, który ćwiczy na nim w ciągu 30 minut, traci około 2 do 4 tysięcy kalorii. Hydrobike, innowacyjność na rynku polskim, najnowsza technologia, jest wprowadzony na rynek polski, europejski, jak i światowy. Jest to nowość wymyślona przez firmę VacuActive, która ma przyspieszyć nam spalanie celulitu. Doświadczenia, jakie robiliśmy z zawodnikami i ludźmi czynnie uprawiającym sport, mówi nam to, że jest to maszyna perfekcyjna, która w 100% wykorzystuje działanie wody, oporu i rowerku, który jest w wodzie, gdzie człowiek ćwiczący traci przy tym celulit, czyli tak zwaną pomarańczową skórkę. W naszym hotelu głównie organizujemy zajęcia na beach clubie. Jest to taka tutaj nasza lokalna, że tak powiem, plaża. Głównie są tutaj organizowane turnieje siatkówki i rozgrywki piłki siatkowej plażowej. Plaża jest do dyspozycji gości od godzin porannych do godzin bardzo późnych, wieczornych, do 22 nawet. Organizowane są również rozgrywki badmintona oraz zajęcia sportowe dla dzieci, tak jak właśnie dzisiaj na przykład Olimpiada Malucha. Mamy również dostępny basen dla naszych gości, również bez przeszkód mogą z niego korzystać. Na basenie znajduje się także boisko do waterpolo. Wśród panów największą popularnością cieszą się masaże gorącymi kamieniami oraz kąpiel w piwie, wpływająca znakomicie na skórę, działa odżywczo dla skóry i relaksująco dla samego klienta.
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się muszle filipińskie. Jest to znakomity zabieg, cieszący się dużą popularnością wśród pań. Zabieg zaczynamy od wygodnego ułożenia klienta, rozgrzania muszli, po czym rozprowadzamy olejek cytrusowy po ciele. To wszystko w tym odcinku Zielonej Polski. Mam nadzieję, że teraz lepiej zadbacie o siebie, prowadząc aktywny tryb życia i dobrze się odżywiając. Do zobaczenia w Telewizji Biznes i Polsat News.